wielki. Wielki płyną, tyś ten sam. Jesteś potężny. Jak wiesz. Jesteś potężny. Wielki płyną, tyś ten sam. Siedzę ci w kraju. Wielki płyną, tyś ten sam. Thank you.
świat. Ty, który powołałeś nas do życia z Tobą. Ty, który powołałeś nas do cudownej chwały Twojej. Uwielbiamy Ciebie. Wywyższamy Cię. Jezua. Wywyższamy Cię. Uwielbiamy Cię. Z głębi naszych serc wyznajemy, że nie mamy nikogo. Ty jesteś naszą nadzieją. Ty jesteś naszą skałą. Thank you.
cię oczyścić. Nie wytarto cię solą i nie owinięto w pieluszki. Żadne oko nie spojrzało na ciebie, aby z litości nad tobą uczynić dla ciebie jedną z tych rzeczy, lecz porzucono cię na polu, brzydząc się tobą w dniu twojego narodzenia. A gdy przechodziłem koło ciebie, widziałem cię tarzającą się w twojej krwi. Wtedy odezwałem się do ciebie leżącej we krwi. Żyj i rośnij. Ojcze, my uwielbiamy ciebie. Stajemy w miejscu wdzięczności teraz, Ojcze. My stajemy w miejscu wdzięczności. Ojcze, my porzucamy wszelki ciężar teraz. My porzucamy wszelki ciężar spowodowany przez jakikolwiek grzech duszy i ciała. Odrzucamy to, Duchu Święty. My odrzucamy to teraz. Stajemy w miejscu wdzięczności. Ogłaszamy, że twoja krew została przelana za nas. Że jesteśmy niewinni w twoich oczach. Że staliśmy się zupełnie nowymi, chociaż nie zasłużyliśmy na to, co dla nas zrobiłeś. Oj, że ty nas znalazłeś i stajemy teraz w miejscu wdzięczności. Ty powiedziałeś do nas, żyj. Ty powiedziałeś, żyj. I to słowo odrodziło naszego ducha. To stało się dla nas takie potężne. Ojcze, ty powiedziałeś, żyj i rośnij. Oto żyjemy i rośniemy na twoją chwałę. Niech będzie tobie wywyższenie. Niech będzie tobie cała chwała. Stajemy w miejscu wdzięczności. Czyści i święci. Czyści i święci. Ruach sakamadar lai dene Christ. Imię Twe święci się i królestwo Twe. Imię Twe święci się.
jesteś święty. Chwała Twa wznosi mnie. Jesteś święty. Jesteś święty. Jezus, objawia się. Święty.
Cały Kościół śpiewa się.
wiesz, że nie chodzisz w swoim ubraniu. Wiesz, że założyłeś na siebie czyjeś tam ubranie. Nie chodzisz w swoim ubraniu. Dopóki nie zdejmiesz tego ubrania, Bóg nie może błogosławić tego, co złożył w tobie. On przyznaje się tylko do prawdy. On się przyznaje do tego, co jest prawdziwe w twoim życiu. Jeśli to jesteś ty, przez proroczy gest ściągnij te lewe ubranie. Te lewe ubranie założył na ciebie diabeł. Ściągnij to. Ściągnij to, bo nie wytyczysz żadnego kierunku. Nie będziesz żadnym rytmem. Nie będziesz żadnym głosem. To jest blokier diabła nałożony na ciebie. Zwalaj te łachy z siebie. Zwal to z siebie. Bóg namaszcza prawdę. On namaszcza prawdę. Szakotka na namasa, telerelebese, makieta na ranamasa, edesza, erebeke, erebekatolo, erebeshi, o rabasa, teke, erebese. Szakoma na nasa, erebesha, teke, tela, makieta na, erebesa, tolo, namoso. Imię Twe święci się. Przeznaczenia. Ojcze, my stajemy w tym miejscu. My odwracamy się od wszystkiego, Ojcze, co było jakimkolwiek błędem w naszym życiu do tej chwili. My odrzucamy to, Ojcze. Odrzucamy to. Jakikolwiek, Ojcze, jakikolwiek błąd, my odrzucamy. Jakikolwiek kompromis odrzucamy. Wszelką zależność od tego, co było stare, bo Ty powiedziałeś, że wszystko czynisz nowym. Ojcze, my rozpoznajemy teraz, Ojcze, kim jesteśmy naprawdę. My widzimy to, Ojcze. My widzimy to, Ojcze.
Ojcze, my to widzimy. My w tej chwili ogłaszamy w imieniu Jezusa, że jesteśmy przez Ciebie powołani, że jesteśmy wybrani, że jesteśmy namaszczeni, Ojcze. Ojcze, ten grzech nad nami nie panuje. Ojcze, my odrzucamy, Ojcze, wszystko to, co nas blokowało do tej chwili, Ojcze. I my stajemy w miejscu naszego powołania. My stajemy w tym miejscu, jesteśmy pewni teraz. Duch Święty mówi do Ciebie. Odważnie to przyjmuj. Przyjmuj to odważnie. Przyjmuj to odważnie. On mówi teraz do Twojego ducha. On mówi do Twojego ducha. On teraz mówi. On teraz mówi. On teraz mówi. Pozwól, żeby On Cię ubrał. Pozwól, żeby to On Cię ubrał. Nie upieraj się sam. Pozwól, żeby On Cię ubrał teraz. Stań przed Nim nago w duchu. Stań przed Nim nago w duchu. On Cię ubierze teraz. On Cię ubierze. On Cię ubierze. Nazwij te rzeczy, które w sobie powstają. Nazwij je. Nazwij je. To jest Twoje nowe imię. Oto Twoje imię. To imię właśnie, które jest Ci objawiane teraz. Oto Twoje imię. Oto Twoje imię. Oto Twoje imię. Jesteś jak błękitny kamień. Jesteś jak błękitny kamień. Ale teraz to już nie jest jedynie ozdoba. Ten kamień będzie ciął. On będzie ciął. I rzeczy będą się przepałamiać. Ten kamień przestaje być tylko ozdobą. Do tej pory była to ozdoba. Ale teraz ten błękitny kamień będzie ciął. Od góry do dołu. Teraz, tak jak zasłona pękła, tak będą pękały demoniczne siły. Kiedy będziesz się pojawiał. Kiedy będziesz się pojawiał. Oko to rolo, to czasów i pór, więc i Ty nie jesteś zależny od tego wszystkiego.
nie zależysz. Nie zależysz. Szaka ty do siebie dosywane. Szaka ty do tyka dele male de kedy dala de kedy dele 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 de Nie nazywałaś tego odrzucaniem. Nazywałaś to wychowaniem. Ale wciąż tak bardzo się bałaś. Bałaś się o swój dom. Bałaś się o swoje dzieci. Dzisiaj przecinam to w twój nasób. Przecinam to. Już nie musisz iść za tym strachem. Już nie musisz nazywać tego strachu opieką. Ja przecinam to w twój nasób. W życiu twoim i w życiu twojego potomstwa. Przecinam to. Szaka te redysilo, kody redysilo, redykilo redysilo was. Te ziku mene, te ty desiku, bawe bene, heko bana de la dina de la de la si. Ilo moro do konoro de redyciwa na heke de la redyko, la redyla praje, zike na la redyke, na la redyke, na redyke, na redyke, ty verlili di kido, loro do kona na la redyke, na redyke, na redyke, Ti shuade ne ti de sik ne la de kan de Jesus. Shuma ne pray sik ne la de kan de Jesus. Ojcze, my stajemy przed Tobą się. W wierze, Ojcze. Stoimy w wdzięczności w wierze. My wierzymy teraz, Duchu Święty. My stajemy w wierze. Wierzymy. Wierzymy. Ufamy Tobie o każdy aspekt naszego życia. O każdy aspekt naszej służby, Ojcze. Ufamy Tobie, tatusiu. Tatusiu, ufamy Tobie. Tak, tatusiu. Hoko te natrapy, desyki, laredy, laredy, kenredy, cizys. Elare, laredy, kenredy, cizys. Elare, dekonery, desy, to sobie, kenredy, cizys. Odwary, si, lare, prajs. Odważnie stajemy, Ojcze. Odważnie stajemy. Ale to si, to lede, cizys. Polisy, le, prajs, kenredy, kenredy, cizys. Twoje marzenia na ten rok, Twoje marzenia, zawsze ich w wierze. Nazwij je, ustanów je w wierze. Ustanów je w wierze. One zostaną zrealizowane w 100%. W 100%. Ustanów je w wierze. Nie wycofuj się z nich. Nawet kiedy przyjdzie natężenie, opresja. Natężenie opresji. Już rozpoczniesz rzeczy. Już złożysz inwestycje. I przyjdą duże opresje. Ale nie wycofuj się. Nie wycofuj się. W połowie czerwca będzie duże apogeum opresji. Nawet od bliskiej rodziny. Będzie ci się wydawało, że masz pustkę w głowie. Że w ogóle nie możesz zebrać tego do kupy. Wtedy spójrz na mnie. Przypomnij sobie te słowa. Ja je gotuję proroczo teraz w Tobie. Przypomnij sobie te słowa. I powiedz do mnie, Ojcze, ja nie słyszę ani nie widzę teraz. Ale ja stoję w wierze. Ja stoję w wierze. 3 dni od tego momentu i rzeczy po prostu znikną. One znikną. Tak nagle, że będziesz zadziwiony. Szy, tyle, 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 siko, tyle, dysu, wane, 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 lare, dyki, nere, dysi. Tyle, dysi, rolo, rodo, kona, rome, lare, dyki, nere, dyre, dysi, wane, lehe, gre, bre, dyre, dysi. I ro, klore, dyki, nere, pre, dysi. To jest nieprawda, że twoja córka cię nie kocha. To jest nieprawda, że twoja córka żywi do ciebie nienawiść. Ona po prostu się bała przez wiele lat. I tak zaczęła się bronić. Ona właśnie tak się broniła. Tak mówiła, że cię nienawidzi. To nie była prawda. Ona tak się broniła. Tak się broniła. Nie umiała się inaczej bronić. Obłóż ją wiarą. Obłóż twoją córkę wiarą. Obłóż córkę wiarą. Wierz o córkę. Obłóż córkę wiarą, otocz ją wiarą. Wiarą. Już słychać.
siostrą, te rzeczy zmienią się u niej. Jeszcze w tym roku zobaczysz. Jeszcze w tym roku zobaczysz to. Ha! Już słychać głos trąb. Hakotoro lata pada rasaka jara pada na bede di dolara de reis. Tero kodoro molare di dolara de kedenai. Rema, 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 sabera hekera lera, to sorori dar. Rema, elasi ela prerari selari drog lari zed Jesus. Holy Jesus. Holy Spirit, Ojcze. My stajemy w wierze teraz. O służby nasze, Ojcze. O to, co nam tutaj dałeś. My stajemy w wierze, Ojcze. Ja staję w wierze, Ojcze. Ojcze, ja modlę się. Modlę się, Ojcze, o ten Kościół tu w Warszawie. I modlę się, Ojcze, o wszystkie kościoły. Wszystkie grupy domowe. Wszystkie placówki, które są w ramach zespołu apostolskiego Obóz Boży. Ojcze, ja modlę się o to. Ja wstawiam się teraz za wszystkimi pastorami, Ojcze. Za wszystkimi liderami, Ojcze. Ojcze, ja modlę się o nich. Ja modlę się o moich przyjaciół, Ojcze. Ja modlę się o ludzi, którzy są w służbach pomocniczych. Ojcze, ja modlę się o ludzi, którzy są w służbach finansujących. Ojcze, ja modlę się o ludzi, którzy są w służbach uwielbienia. Ojcze, ja modlę się o ludziach, którzy są w służbach ewangelizacyjnych, uzdrowieńczych i uwolnieniowych. Ojcze, ja modlę się o służby gospodarcze, o służby logistyczne. Ojcze, ja modlę się o to wszystko. Modlę się, Ojcze, o każdą służbę, Ojcze, w całym zespole apostolskim. Modlę się o domy tych ludzi, Ojcze. Modlę się o tych ludzi, Ojcze, i o ich domy. Ojcze, ja staję w łomie. Ojcze, ja staję w łomie. Ojcze, ja staję w łomie. Ja w imieniu Jezusa zabraniam Ci, diable, dotykać ludzi. Ja zabraniam Ci dotykać ludzi. Ja przeklinam Cię. Ja w imieniu Jezusa blokuję Twój dostęp. Przez imię Jezus. Znasz mnie. Wiesz, czym jestem. W imieniu Jezusa przeklinam Cię. Przeklinam Twoje działania. Rozkazuję Ci. Usuwaj się. Usuwaj się. Usuwaj się. Od tego kościoła. Usuwaj się od całego zespołu apostolskiego. Usuwaj się od rodzin. Yeah.
Boże, służby uwolnieniowe, ja wzbudzam służby finansujące, ja wzbudzam, Ojcze, ja wzbudzam służby pomocnicze. Ojcze, ja ustanawiam, Ojcze, że każdy z ludzi ze zbora apostolskim Bogu służy. Ojcze, będzie zawsze i do końca swoich dni błogosławiony, stojąc na Twojej drodze, że nic nie wypchnie się spod kontroli ich życia. W imieniu Jezusa. Ojcze, ja teraz modlę się o każdego człowieka ze zespole apostolskim Bogu zgłosić, aby odnalazł najgłębsze pokłady swojego powołania. Dla każdego, który jeszcze tego nie odnalazł, Ojcze, ja o to się modlę. Niech ludzie to odnajdą. Ja mówię teraz światło na tą dziecinę. Oświecenie na tą dziecinę. Kim jesteś w Królestwie? Ojcze, niech będą objawiane ich imiona, ich duchowe imiona. Kim są w Królestwie? Ojcze, posyłaj swoich aniołów im do pomocy. Teraz, Ojcze. Ciebie za to.
Twoje namaszczenie zstępowało jeszcze mocniej na sandy. Ja w imieniu Jezusa Chrystusa łamię moc obciążenia nad jej życiem. W imieniu Jezusa przeklinam Cię, ciemiężko, nie pozwalam Ci działać w jej życiu. W imieniu Jezusa Chrystusa ja ogłaszam, że ona wyswobodzi publiczne namaszczenie, publiczne namaszczenie, publiczne namaszczenie w imieniu Jezusa, publiczne namaszczenie w imieniu Jezusa. Szatota raba seke nerebe, erebe kanto loromoso, erebe ke. Ja mówię pomnożenie, pomnożenie tego, co Bóg w Tobie złoży. Pomnożenie w imieniu Jezusa, pomnożenie, pomnożenie, pomnożenie. Bóg daje namaszczenie, dawaj. Kto następny? Módl się w namaszczeniu. Bóg będzie się namaszczał. Halleluja. Szatota loromoso daje nikomu. Ja usuwam je w imieniu Jezusa. Ja usuwam je. Ja rozrywam
straszne kajdany nad nim, nad jego żoną, nad ich służbą. W imieniu Jezusa ja nie pozwalam działać ci diable w ich życiu. Ja ustanawiam zaopatrzenie. Ja ustanawiam manifestację. W imieniu Jezusa. Ojcze, udziel mu z mojego. Udziel mu z mojego. W imieniu Jezusa. Udziel mu. Udziel mu. Ja mówię, gniew. Gniew na diabła. Gniew na diabła. Gniew na diabła. Namaszczenie. 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 W imieniu Jezusa. Potrzebny, by ratować ten naród. Ja dziękuję.
ofierze, dzięki łasce, dzięki Twojej miłości, dzięki temu, że jesteś, Jezus. Kocham Cię, wywyższam Cię. Amen. Módl się o swoją służbę, o to, co Cię przynosi Bóg, módl się o to. Dziękuję Ci, Boże, że ustanowiłeś Kościół tam w Holandii, że język nie będzie stanowił żadnego problemu, to jest żaden problem. Dziękuję Ci, że my jedziemy z mocą, z prawdą i z Ewangelią w każdy zakątek Holandii. Nie będzie żadnego problemu, nie będziesz stwarzał problemów. Ja to uwalę w imieniu Jezusa Chrystusa. Wszelki lęk, wszelki jakiś strach, ja to uwalniam teraz mocą Jezusa Chrystusa, ja to uwalę. Dziękuję Ci, Boże, że my jesteśmy wyposażeni we wszystko, że jesteśmy Twoim ramieniem, że jesteśmy namaszczeni do tego, aby śmiało i odważnie poczyniać kroki. Ty dajesz mężność, odwagę i siłę. Jak my rozpoczniemy w wierze, Ty dokończysz mocy. Chwała Ci, Panie! Halleluja! 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 Wywyższam Twoje święte imię. Chwała Ci, mój Panie! Wywyższam Cię, że mnie wyposażyłeś i moje nogi nigdy się nie cofną. Nigdy się nie cofnę! Nigdy się nie cofnę! Dziękuję Ci, mój kochany Panie! Wywyższam Twoje święte imię. Ja w imieniu Jezusa ustanawiam powrót. Ja ustanawiam.
szerzenia królestwa. Ja mówię powrót, ja wypleniam z umysłu. W tej chwili każdy chwast, który stanął na drodze rozwoju pragnień, które były włożone na początku przez Boga. W imieniu Jezusa ja ogłaszam rozwój tej grupy w Kielcach. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa ja mówię przełom w rodzinie, przełom w małżeństwie, przełom. Ja mówię przełom w domu, przełom. Przełom w imieniu Jezusa. Przełom w służbie. W imieniu Jezusa. Namaszczenie odwagi do ewangelizacji. Namaszczenie odwagi. W imieniu Jezusa, tak jak było na początku, Ojcze, kiedy szła i głosiła Twoje królestwo. Ojcze, tak jak na początku. W imieniu Jezusa, ja mówię teraz do Twojego Ducha. Wracaj na miejsce, do którego zostałeś powołany. Wracaj, zasiadaj i rządź w imieniu Jezusa. A Ty, duszo, masz być podporządkowana. W imieniu Jezusa. Szakata na praj, na Lord Jesus Christ. Yeshua na prejde de Jesus Christ. Yeshua na rejde na prejde de Jesus Christ. Hallelujah de Jesus Christ. Ojcze, uwielbiam Ciebie za to, co czynisz w moim życiu. Ojcze, dziękuję Ci za ludzi, których mi powierzasz. I Ojcze, dziękuję Ci, że przybywają nowi pracownicy. Ojcze, znasz pragnienia mojego serca i ja się modlę w tej chwili o to, że Ty otworzysz nowe drzwi, że to, co Ty otworzysz, nikt tego nie zamknie, bramy piekła tego nie przemogą. Ojcze, modlę się o ludzi, którzy będą gotowi poświęcić się dla Twojego Królestwa, gdyż sam nic nie mogę uczynić. Przydaj mi ludzi, przydaj mi robotników. Ojcze, niech brama północy się otworzy dla Twojego Ducha Świętego. Niech przyjdzie potężne odnowienie i odświeżenie w mocy Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci za miejsce, które jestem i proszę o nowe przeniesienie. Paka, rama, szedę, dede, gaz. Duchu Święty, my modlimy się teraz, wzywamy Twojego potężnego imienia Jezus Nazarzamy. My ustanawiamy w tej chwili silna, mocna stabilizacja wewnętrzna. W imieniu Jezusa ja przeklinam wszelki chaos, wszelkie zamieszanie. W imieniu Jezusa ja ustanawiam ostrze miecza, ostrze miecza, ostrze miecza, ostrze miecza. Siła, namaszczenie, mądrość, moc. Wstawiennictwo z nieba w imieniu Jezusa. Wstawiennictwo z nieba w imieniu Jezusa. Halleluja.
prorocze wstawiennictwo. Słowo darzące życie. Alleluja. Słowo darzące życie w imieniu Jezusa. Alleluja. Słowo darzące życie w imieniu Jezusa. Słowo darzące życie w imieniu Jezusa. Era Mahata Kalera. Imię Twe święci się i królestwo Twe. Teraz Duchu Święty, wypełnij. Za nią łami śpiewam.
przeciwko wszelkiemu odrzuceniu w Kościele. Ja w imieniu Jezusa modlę się przeciwko wszelkiemu odrzuceniu. Świadomość Ojca, świadomość Ojca, świadomość Jego miłości. Ja modlę się przeciwko wszelkiemu odrzuceniu, przeciwko wszelkiemu, co przychodzi z tego świata. Ja mówię, że nie jesteście odrzuceni w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa miłość z nieba, miłość Ojca. Przychodzi do Ciebie, że każdy poznaje Ciebie, że każdy widzi, że jest dzieckiem Twoim, Twoim dzieckiem, Tato, Twoim dzieckiem. Ja dziękuję Ci za to, Tato, że Ty przychodzisz do miejsc potrzeby u każdego, kto do Ciebie zawoła, że Ty przychodzisz, Tato, że Ty przychodzisz i Ty pokazujesz to miejsce i Ty dajesz siłę, ażeby naprawić to miejsce. Ja w imieniu Jezusa przeklinam wszelkie odrzucenie, świadomość akceptacji. Świadomość akceptacji u Taty. Tylko Ty i tylko Twoja miłość wystarczy. Ja dziękuję Ci, Tato, za tą świadomość u każdej osoby na tym miejscu. U każdej osoby. Boży Syn, Boże Dzieci, w imieniu Jezusa. Dziękuję Ci, Tato, za tą świadomość. Za świadomość tego, kim jesteśmy. Świata. Jesteśmy dziećmi, dziećmi, dziećmi Królestwa, świadomość Ojca. Przeklinam wszelkie odrzucenie. Ono pochodzi z tego świata, my nie jesteśmy z tego świata.
służby, o wierność w Kościele, o wierność każdego lidera, abyśmy stali jak psy przy Tobie, Ojcze, abyśmy byli jak psy, Ojcze, wierni, wierni jednym słowom, wierni Tobie, wierni Twojemu Słowu, Ojcze, aby każde słowo wychodziło z naszych ust, w mocy, w sile i w łasce. Ojcze, ja modlę się o wierność, wierność, ja mówię wierność do każdego serca, wierność!
Przychodzę dziś. Przychodzę dziś. Taką gorycz. Wyrzeknij się teraz.
powiesz. Wzywamy Twojego imienia, Jezus. Ojcze, ja modlę się teraz o tą grupę, która zaczyna powstawać tam w myślenicach. Ojcze, ja modlę się o rozwój tej grupy. Ojcze, ja modlę się i wstawiam się, Ojcze, za nim. Ja wstawiam się, Ojcze, tą grupę. Ojcze, ja modlę się o duchowy rozwój ludzi tam. O Twoje potężne, silne namaszczenie. Ojcze, ja modlę się o głębokie doświadczenia Twojej obecności wśród ludzi tam. Ojcze, ja modlę się, aby każda osoba, która będzie przychodziła na tą grupę, doświadczała głębokiej, potężnej obecności Twojej. Ojcze, ja modlę się o to. Dziękuję Ci za myślenicę. Ojcze, ja teraz wzywam Twojego potężnego imienia Jezusa. Posyłam Twoich aniołów tam. Ojcze, ja modlę się teraz o Mistrza do wiedzy. Ja modlę się o tą powstającą grupę tam w miejscu. O wszystkich ludzi, którzy tam są, Ojcze. Ojcze, Ty jesteś tym, który im błogosławi, który otwiera przed nimi nową perspektywę, Ojcze. Ja modlę się o nich. Dziękuję Ci za nich. Uwielbiam Cię za nich. Ja mówię, coraz więcej ludzi na grupie. Coraz większe namaszczenie na grupie. Wśród tych ludzi. Ojcze, w imieniu Jezusa. Ojcze, w imieniu Jezusa. Ojcze, dziękuję Ci za wszystkich ludzi, którzy są tutaj w kościele. W służbach pomocniczych, dbających, Ojcze, o wszystko. O to, czego nie widać, Ojcze. Że zawsze są pierwsi, Ojcze. Że zawsze ostatni wychodzą, Ojcze. Dziękuję Ci, że nie szukają swego, Ojcze. Dziękuję Ci, Ojcze. Każdego człowieka ze służby pomocniczej. Ojcze, ja... Ojcze, dziękuję Ci za ich oddanie i wierność, Ojcze. To dla mnie zaszczyt, Ojcze, móc być z takimi ludźmi w jednym miejscu. Alleluja. Jeszua, my teraz wzywamy Twojego imienia nad całym krajem, nad całą Polską. Wzywamy Twojego imienia, potężny Boże życia, Ty, który jesteś życiem i Ty, który dajesz życie. My wzywamy Twojego imienia, Jezus, nad każdym województwem, nad każdym miastem, nad każdą wsią, nad każdym regionem. Ora ponto coloro la nasai, ara pasara la que la rabasai. Ora pasa, Ty jesteś tym, który ma staranie o każdą owieczkę. My wzywamy Twojego imienia nad każdą osobą, nad tym krajem. Jeszua, Ty jesteś królem, Ty jesteś panem. Ora pasara la nasai, ora pasara la nasai. Jeszua, 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 Jeszua. Za każdą osobą, która sprawuje urząd przełożony.
świętych dzieci, uwadzych tej nie. Ojcze, ja powołuję ich teraz, ja uzdrawiam, ja uzdrawiam. Ojcze, ojcze, ja zrywam zasłony z umysłów twoich dzieci, których ty powołałeś, powołałeś do tego, aby sprawowali władzę w tym kraju. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, ja powołuję ich teraz, ja powołuję ich teraz, 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 teraz. Zrywam zasłony z umysłów, zrywam zasłony z umysłów. Teraz jest odwaga i jest moc życia, jest moc życia, jest moc życia, aby realizować te pragnienia. Thank you.
chrześcijaństwo rozprzestrzeniało. Ja przeklinam wszelką formę religii, wszelki humanizm, wszelką ekumenię. Wąd! Wąd! Świat wąd kościoła w tym kraju! Wąd! W imieniu Jezusa! Świat wąd! Kościół wpływa na świat, ale nie świat na Kościół! Ojcze, dziękuję Ci! Dziękuję Ci za silny Kościół! Za silne jednostki! Za silne jednostki! Ora podno sorolo rokej! Świadome celu! Świadome celu! Uwielbiam Cię! Uwielbiam Cię! Uwielbiam Cię! Za jakość! Za jakość! Ora podno i za nowe życie, które nam dałeś! Halleluja! Halleluja! Ora podno Ojcze, ja w tym momencie stawiam się za wszystkimi dziećmi w tym kraju. Ja powołuję teraz świętych nauczycieli w szkołach publicznych. Ora foto sorororoke na rabasarale, ora masarale. Ja ustalam teraz ewangelistów wśród dzieci w przedszkolach. W klasach 1-3, w klasach 4-6, 6-8, w liceach. Ora podo sorororaj. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty wzbudzasz ich teraz. Teraz. Harapa sararaj, kalorabasaj. Ora podo sorororaj, kalorabasaj. Ora pasararaj. Seralara, kelarabasana. Ojcze, ja stawiam się teraz za każdym dzieckiem. Za każdym dzieckiem, które śmiało, śmiało i odwadze. Głosi Ewangelię Bożą. Ora foto sorolo roko harapasaralaj. Harapata saralala kela rabasej. Ora foto sorolo roko harapaj. Erepeserelekej. Repeserelelaj. Ora pasaralala kaj. Ojcze, uwielbiam Cię za łaskę. Za łaskę. Za łaskę, którą nam dałeś. Którą nam dałeś. Ora foto sorolo roko harapaj. Ora balala kalasaj. Silo roko. Ora pata. Ora pasera sinana na hej. Ojcze, dziękuję Ci, że każdego dnia wzrastamy w objawieniu, co to znaczy każdy z nas być jedno z Jezusem. Jaki to znaczy? Ja dziękuję Ci. Ja dziękuję Ci za to. Być jedno z Tobą. Ojcze, uwielbiam Cię. Uwielbiam Ci za to. Soro to kola na sarabaj. Ora poto soro loro mela na pasera. Araba karala na sarabaj. Sero loro kela na pasarabaj. Ojcze, ja modlę się o nowe miejsca ewangelizacji. Ojcze, ja wierzę, że otwierasz się. One są już otwarte. One są już otwarte. Ojcze, ja dziękuję Ci za mądrość, która jest w nas. Ja mówię niezakłócony transfer z ducha do duszy. Z ducha do duszy. W nowe miejsca. Odważne działania. Odważne działania. Bo drzwi są otwarte. Ojcze, ja dziękuję Ci za zamknięte spotkania w kręgach zawodowych. Wśród biznesmenów, wśród lekarzy. Ja dziękuję Ci. Ja dziękuję Ci. Ora podo sorororo katalara saj. Ojcze, modlę się o mądrość u nas, abyśmy należycie korzystali z narzędzi. Ojcze, dziękuję Ci. Ja dziękuję Ci. Harapa saralara kera. Za nowe pomysły w fundacji. I za robotników w fundacji. Ora podo sorororo katalara saj. Harapa da saralara saj. Siro do koloro sorora saj. Ora pata saralara kera. Ora Shiro loro kela ra pasara lai, ora pasara lai kela ra pasara lai. Nebesere lere sera shiro loro kela, ora pata sara shiro lai. Vero solo loro shiro lai, ora pasara shiro loro se. Shiro loto kolo sera. Ojcze, dziękuję Ci, że każde Twoje dziecko, jeśli tylko chce, ma pracę, ma pracę. Ojcze, dziękuję Ci, że to Ty mu płacisz, że to Ty mu płacisz. Ora pata solo loro kei. Ojcze, dziękuję Ci, że Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Ora pata solo loro kei. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty powiedziałeś, dana mi jest wszelka, wszelka władza na niebie, na ziemi. Oto idźcie i czyńcie. Dziękuję Ci za autorytet, który dałeś Kościołowi. I dziękuję Ci za objawienie, które wstaje Kościół. Że jest moc, jest władza, jest autorytet. Ora pata saralara mielalei. Ora pata saralaj. Ja dziękuję Ci za odważne wejścia. W nowe przestrzenie, w nowe przestrzenie. Ojcze, dziękuję
zarządza swoimi talentami. Ora pastorowa obraca nimi. I czyni uczynek w królestwie ku Twojej chwale, Ojcze. Ja dziękuję Ci, że nie ma ani jednej osoby na tym miejscu nieświadomej swoich talentów i darów. Ojcze, dziękuję Ci, że pokazujesz to każdemu wyraźnie. Ja przeklinam wszelką fałszywą pokorę, wszelką małość, fałszywą pokorę. Ojcze, dziękuję Ci za ludzi z nieba, świadomych swojego powołania, świadomych celu. Ja dziękuję Ci, że każdy śmiało kroczy, śmiało, za swoimi pragnieniami, które Ty nam dałeś, Ojcze, Ora pozoru rokera. Ja przeklinam wszelkiego ducha, ubóstwa, bieda, wąt w imieniu Jezusa, wąt z Kościoła, arepete kerele sej, ora pasera szera. Duchu przedsiębiorczości, ora pasana i przenikaj szafarzy, przenikaj, ora pasana. Odważne zakładanie działalności, pomnożenie klientów, kontrahenci z nieba. Ojcze, ja dziękuję Ci za otwarte dzisiaj szpitala w Warszawie i w całym kraju. Ja dziękuję Ci, że one są otwarte. Dziękuję Ci za przychylność wszystkich osób zarządzających oddziałami, zarządzających szpitalami. Ojcze, dziękuję Ci, że drzwi są otwarte, są otwarte w szpitalach, są otwarte w hospicjach, są otwarte w więzieniach. Ojcze, dziękuję Ci. Ojcze, modlę się teraz o silnych mężczyzn, Dziękuję Ci za wojowników z nieba, RPSRLRK, świadomych, do czego jest zbroja Boża, RPSRLRK, Harapasa. Dziękuję Ci za armię w niebie i armię na ziemi, RPSRLRK, dziękuję Ci, że zastępy niebieskie są nam dostępne, są nam dostępne już dziś. Uwielbiamy Ciebie, ora posorolo rokaj, siro rosera na basera, siro kliniesz alfa i omega. Doświadczać tak wielu rzeczy dzisiaj z Tobą.
Jesteśmy wdzięczni do tego Ciebie. Nasze serca, Ojcze, dzisiaj biją mocniej niż wczoraj. Bo dzisiaj jest o jeden dzień bliżej. O jeden dzień bliżej Duchu Świętym. Ojcze, ja dziękuję Ci za dobry sen. Ojcze, Ty jesteś tym, który zaopatruje we śnie. Ja modlę się, Ojcze, aby dzisiaj ludzie byli zaopatrywani we śnie. We śnie. Ja modlę się, żeby byli zaopatrywani we śnie. Niech śnią Twoje sny, Ojcze. Niech Twoje wizje przychodzą. Twoje objawienia. Niech rzeczy się zmieniają właśnie dzisiaj w nocy. Duchu Święty, ja modlę się, żebyś posyłał swoich aniołów do każdego człowieka, który jutro będzie tutaj w szkole, Ojcze. Ja modlę się o to. My już dzisiaj stajemy w wierze i rozbijamy wszelką demoniczną zaporę na umyśle. My ogłaszamy, Ojcze, że jutrzejszy dzień będzie dniem, gdzie Twój Święty Duch będzie wprowadzał zupełnie nową rzeczywistość do umysłów ludzi. Zupełnie nową rzeczywistość. Our Savior prays to Jesus. Dziękuję za to dziś, Ojcze. Abasz, Pani, 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 Jesus. Chodźmy się.